Zrobimy od razu na środku, żeby się nie wycofał. Tak przez środek, nie? Na pewno? Na pewno, nie ma wyjścia, stary, to nie ma co się pytać, czy na pewno. Ja na to patrzę, stary. Nie mogę. No, głupi jesteś taki, że koniec świata, nie? Jak to się jest? No nic, bo wiem, żebym wygrał, jakbym nie oszukiwał. Ale zmyliłeś mnie w tym, że ty też oszukiwałeś, podając dane. Nie no, stary, w końcu wyglądasz jak my. Jesteś taki głupi, nie mogę. Włosy odrosły, jak coś. Co ci mi tam zrzegła? Łysonku ty. Wyglądasz wiesz jak to? Jak szpaku. No? Wygląda jak każdy normalny człowiek, nie? Na łyso. Na szczęście mam dużo czapek. Jak to wygląda? Jak to wygląda, stary? To jest za mocne. Nie no, fachowa robota. Nie no, serio, czemu takie zasmucone jesteś w ogóle? To bym wygrał. Jakbyś miał tuta, to byś wygrał. Ale w sumie wiesz, jakbyś schudł na twarzy, to byś mógł chodzić łysy. Stary, ty wyglądasz jak... Wyglądasz jak niedojebany misiu szatek, a do mnie coś mówisz. Stary, ty nie masz brody. No. Wiesz jak wyglądasz. Zajebiście wygląda. Dzieci czy cię poznają? Ja jestem ciekawy. Zobacz. Bo ja na przykład, stary, jak ja golę brodę, to ja dzieci tracę na 2 dni. Bo mnie nie potrafią poznać, nie? Stary, ale jest plus. Zawsze traciliśmy to 15 minut, za czym ułożysz sobie włosy przed odcinkiem, a teraz już nie musisz. A jak chciał przewalić, nie? Chciał przewalić. Ale ty jesteś głupi, że w to wierzyłeś przez chwilę, że nie oszukiwał, nie? Ja tylko przed tym zobaczyłem jego minę i już wiedziałem, na czym się statystyki. Bo oszukiwałeś mądrze, stary. Nie, nie oszukałem. Bym cię przyznał, stary, w tym momencie, jak bym oszukał. Nie no, dobrze ci wypadnie na tym trailerze, stary. Lub wtedy. Tak Hitman wyglądał. Dobra, ten siedzi tam cięży. Co zrobią? Jaki on przerażony siedzi na tym krześle ogólnie. No. No, jemu się płakać chce, on nie wie, że po co stało. Nie, jestem zdany. Nie, mi się podoba. Koniec końców mi się podoba, czy serio. Czy jest zdany, czy nie jest? Powiedz coś dla widza. Znaczy jest mi to inaczej. Mogę być zły tylko na siebie. Nie, bo powiem wam szczerze, no w momencie, kiedy wiesz, ja biegłem dobrym tempem. Ja biegłem sobie 4 pierwsze kilometry sobie biegłem w tempie poniżej 8 minut, bo ja szacowałem, że Jasiu będzie ogólnie 9-10, coś takiego będzie, że ty będziesz szedł i im dalej w las, tym będziesz gorzej biegł, nie? I chyba tak było, nie? Coraz gorszy miałeś czas? Ale ja nie biegłem pod koniec w ogóle. Tak, więc ja się nie chciałem spompować na początku i tak sobie, wiesz, przebiegłem pierwszy kilometr, patrzę, chyba było 7:40, mówię, dobra, jeszcze trochę zwolnię, tak będę 8, no ale dzwonię do niego tak po 2 kilometrach, a on mi mówi, kurwa, że jest 4 przede mną, tak liczę, mówię, kurwa ty, to co on 5 minut na ten, jak normalni ludzie biegnie. Przyspieszyłem trochę i potem znowu po 2 do ciebie zadzwoniłem, a ty mi mówisz, że masz 2 do końca, mówię 3:06, mówię, dobra, to zbiłem 400 metrów, mówię, kurwa ty, niedobrze, nie? Niedobrze, bo mówię, to jak, nawet jakbyśmy biegli teraz tym samym tempem, albo ja trochę szybciej, to muszę te 15 minut wyrównać i muszę potem 5 na ten. I akurat tramwaj na Ślężnej jechał. Nagrałeś to chociaż? Nie. Nie chciałeś. Jak rozmawiałeś, to do tramwaju wchodziłeś? Stary. Trochę później. Tak, bo ta Ślężna była cały czas tą Ślężną, prawie do Powstańców biegliśmy i była tam stacja, ja na Orlenie jeszcze potem skręciłem na Armii Krajowej i mam nagrane, jak mówię, no, że chyba muszę kilometr nadrobić i potem już się posłużyłem tramwajem, wywiózł mnie kurwa gdzieś i posłużyłem się potem hulajnogą. Dobra, jedziemy do domu zobaczyć reakcję domowników. Wyglądasz, jakbyś miał czepek na głowie, totalnie. Jeszcze na tym brązowym tak ładnie widać to. Cieszysz się? Ty chyba nie. Co tam? Niko? Co tam, Sandra? Trochę zmilingowaliśmy ci faceta. Ale masz ładną głowę.
Chcesz dotknąć? Chcesz dotknąć wisinki? Nie. Ja chcę, pokaż. Jezu. Dziwne uczucie, nie? Jak no, kolanko ale takie. Takie ładne, fajne. Ale ma opalone, nie? No takie opalone jest. Git? Nie. Ale wiesz, że odrosną, to tylko włosy. Fajnie ojciec nie. wygląda, czy nie? Nie. Nie, a co ci się nie podoba? Włosy. Wariat, nie? Nie. Tydzień nie odrosną. Bym wygrał, oszukiwałem, bo on też mnie oszukiwał, że ma lepszy czas. On ogólnie wiesz co zrobił? Wsiadł do tramwaju, pojechał w złą stronę, potem hulajnogą jechał. A ja myślałam, że go ten, William podwiezie. No, ja pierdolę. Chłop jechał na hulajnodze, popatrzył się na mnie. Nagrałeś jak się wyjebał? Nie. I się wywalił, upadł i powiedział ja pierdolę. Gdybym cię oszukiwał, to bym wygrał, to mnie najbardziej denerwuje.